Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arakis, a to jest 28 odcinek z gry God of War Ragnarok New Game Plus. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy zadanie Uciekinier. Zapraszam do oglądania. Pędzimy dalej na mury. Wspinamy się. Nie mamy innego wyjścia, tylko pytanie, gdzie jest... O, tutaj jest miejsce do dalszej wspinaczki. Tak, hej, więc Huginie, lecimy. Nie opowiedziałbyś mi jakiejś historii dla zabicia czasu? Co? Tak właśnie myślałem. Tu? Tutaj? Ojojojojoj, niedobrze, niedobrze. Dobra, został sam duch, tak więc z nim sobie teraz powalczymy. Gdzie ta łajza jest? I znowu wyhaczyliśmy, niedobrze. Pomożemy się oczywiście wilkami. Ogarniemy ostatnie ogniki. Gdzie jest reszta tych gadów? Tu jest jeszcze jeden. Pięknie. Lecimy dalej. Lecimy dalej, a ścieżka wiedzie. O, tędy! Proszę bardzo, łańcuch. Łańcuch na dole, więc się wspinamy. No? Halo? W końcu możemy chwycić łańcuch i pędzimy do góry. Zastanawiam się, czemu nie słyszę twoich myśli. Zdaje się, że Odyn nie słyszał. To ty byłeś w naszej chacie, prawda? Ty i twój... brat, tak? Uznam to za tak. Oj, kawałek jeszcze wspinaczki przed nami. Oddech i... lecimy. Tak. Najgorsze chyba już za mną. Albo nie. Mamy sakiewkę wypełnioną srebrem. Zabieramy, lecimy dalej tunelami. Może mnie przepuścicie? Nie? Oczywiście, że nie przepuszczą. Z tego co pamiętam, tutaj jest chyba piedestał, który trzeba w pierwszej kolejności rozwalić. Teraz zajmiemy się tymi dziadami. To nic. Nie? O, mamy jeszcze jeden piedestał. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ogarnijmy go, bo jak go nie rozwalimy, to te cholerne świetliki będą się respić w nieskończoność. Jest skrzynia. Zdrowie. To, co cieszy najbardziej. Wrócimy się kawałek. Tutaj mamy do zebrania jeszcze srebro. Pędzimy z powrotem. Ładujemy się do góry. Ta, w górę, łapię. Okej, są połączone. I mamy dźwięku kamień jeden. Chyba. Muszę to zrobić z obydwu stron. I nie pozostaje nam nic innego jak zejść na dół. Hmm.
Może się uda. Skrzynia uwolniona. Wracamy. Z powrotem na stare miejsce. Ładujemy się na drugą skrzynię i ogarniamy linę. Jak tylko gra zechce nam umożliwić to. No to jazda. W końcu. Udało się. Obudziłem ogniki. Mamy kolejne ogniki. Galfa! Ogarnijmy je raz, dwa. Ej, ty umiesz latać. Robię co mogę. Status mógłby zejść już z nas. Bo cholera wie, czy nie spotkamy kolejnych przeciwników. Nie pamiętam. Ale zapewne jeszcze kogoś spotkamy. Ogarniamy skrzynię. Status bifrostowy zjechał, więc to cieszy. Tu jest ścieżka dalsza. Rządzimy. Nie widzę więcej skrótów. Muszę się trochę wspiąć. Albo więcej niż trochę. Ale skoro już tu jestem... Hej, Huginie. Prawie jestem. Witaj. Cześć. No. Która część gigantycznego muru mówiła ci? A, musi im tu brakować gości. Zostałem tu wezwany. Przez Odyna. Wszechojciec cię wezwał. Ha, jasne. To czemu jesteś tam, a nie tutaj? Może zapytamy go razem. Skończyłeś? Cóż, czego Odyn, wszechojciec, król asów, chciałby od kogoś takiego jak ty? To między mną i Odynem. Ty nawet nie wiesz, chłopcze. Możesz mnie podciągnąć, czy... Nie, chyba nie mogę. Może jednak cię zrzucę. Nie. Tak, zrzucę cię. Czekaj, na razie. Chwila. Pomyśl, jak wszechojciec się wścieknie, kiedy dowie się, że zabiłeś jego gościa. Lokiego z Jotunów. Jotunów? Wrogów mego ludu? Nie jestem wrogiem. Ja to ocenię. Tędy, Loki z Jotunów. Moment, to Gjallarhorn? Heimdall to ty? Bystrzak. A teraz podziwiaj splendor Asgardu. To rzadki widok dla obcych. Zwłaszcza gigantów. Tak, kradnij wszystko, co nie jest przytwierdzone. Zrobisz wielkie wrażenie na gospodarzach. W końcu spotkaliśmy najbardziej irytującego osobnika w tej grze. Idziemy za pajacem. Niech nas zabierze do Odyna. Ech, zadaj już te swoje pytania. Skąd wiedziałeś, że jakieś mam? To moja praca. Pytaj dalej. Co właściwie nią jest? Bronię ukochanego świata przed kłopotami. Sądzisz, że sprawię kłopoty? Nie znasz mnie. Już widzę, że bardzo chcesz udowodnić swoją wartość. Za bardzo. Pewnie przez dominujący nad tobą autorytet, któremu nigdy nie dorównasz. Nieźle trafiłeś.
Powiedziałbym także, że jesteś arogancki, samolubny i impulsywny. Ledwie mnie poznałeś. Pomagam innym. A, jesteś tu, żeby pomagać innym. Nie. Jesteś tu, żeby pomóc sobie. By manipulować i kłamać, byle tylko dostać to, czego chcesz. Wiem, że jesteś młody. Głos pewnie obniżył ci się po drodze na górę, ale masz naprawdę niepokojącego ducha. Jesteś chaosem we wdzianku łucznika. Patrzę, jak ruszasz ustami i widzę miasta stojące w płomieniach. Twoja obecność w Asgardzie nie przyniesie nic dobrego. Mimo wszystko, jeżeli jesteś tu, żeby pomóc Wszechojcu i nie masz zdradzieckich zamiarów, to chyba czyni nas sojusznikami. Bultopr, kto mnie bardzo kocha? Lecimy, ogarniemy sobie skrzynię wypełnioną srebrem. Jak smok Baldura. Baldur to akurat miał przywilej nie przejmować. Ja je rozpracowuję. Ujarzmiam jak należy. Wskakujemy na zwierza i jedziemy dalej. W głąb Asgardu. Wow, to wszystko asowie? Bogowie? Co? Myślisz, że wszyscy asowie są bogami? Skjoldr mówił, że tylko... A! Cóż, skoro tak mówi Skjoldr. Kimkolwiek jest, najwyraźniej zna się na asach lepiej niż as, z którym właśnie rozmawiasz. Nie wiesz o naszej kulturze nic a nic, co? Wiem bardzo dużo. Wiem, że mur zbudował gigant. Gigant? Zbudował mur powstrzymujący gigantów? Hrimtur, syn Tamura. Znam całą historię. Czyżby? Wprost nie mogę się doczekać twoich rewizjonistycznych opowieści o architekturze Asgardu. Czy to pałac Odyna? Pałac? Myślisz, że Wszechojciec musi puszyć się niczym jakiś śmiertelny wataszka? Cóż, chyba nie. To wielki dom, który Wszechojciec zbudował własnymi rękoma. Przykro mi, jeśli cię to rozczarowuje. Widzisz, prawdziwa potęga nie potrzebuje przechwałek. Ujawnia się we właściwym momencie. Nie sądzisz? Ha! Ej! Wow! Dobra, zaczynamy. Zdradziecka gnida nas wystawiła. Przyprowadziłem wam. No to się troszeczkę zabawimy. Widzisz, problem jest taki. Ty masz zdradzieckie zamiary, więc nie dopuszczę cię. Oczywiście musimy uważać również na tego zwierza wielkiego. Elegancko. Odsuńmy się od tego cholernego zwierza, bo on tupie. A jak tupie, to nam zadaje obrażenia. I pozostała nam ostatnia przeciwniczka. Pięknie. To było nużące. Kolej na mnie. Dobra, i mamy tego patafiana. Śmieszna sprawa. Tak właśnie tego chcę. Bardzo, ale to bardzo. O, jak on to robi? Ale to było kudło. Ty na tyle cię stać? Jak się tak długo uchowałeś? I tak zobaczę się z Odynem! Będziesz go oglądał. W końcu udało się dziada skontrować. To nie ma sensu! O nie! Strzały! Przerażające! No i się nie udało. Szkoda. To ma być wszystko? Tylko tyle chcesz mi pokazać, Jotunie? Wow,
ci powiedzieć, Loki, że jestem niesamowicie zawiedziony. Może lepiej się nie podnoś. Świetnie. Zostaw go. Chcesz czy nie, jest gościem Wszechojca. Tak czułem, że tu jesteś. Zrób jeszcze krok, a naprawdę pożałujesz. Doprawdy? A jak zamierzasz mnie powstrzymać? Popatrz mi w oczy. Sam mi powiedz. Jesteś chory. Loki! Dotarłeś. Jestem zaszczycony. Widzę, że poznałeś Heimdala. Potrafi czytać w myślach. Chłopak to oszust, Wszechojcze. Ten oto młodzieniec, mój miły gość, jest cały w błocie. Wyjaśnisz mi to? On chce cię zdradzić. To prawda, Loki? Taki z ciebie szachran? Droczę się z tobą. Oczywiście, że chce mnie zdradzić. Heimdalu, po co by tu przychodził? Nie ma powodu, żeby mi ufać. Jeszcze. Ale ma wiele ważnych pytań. A ja znam jeszcze więcej odpowiedzi. A ty tu czego? Możesz iść. Już. Z chęcią. A ty idź się umyć. Przechodźcie. No nie. Jachafa. Heimdalu, możesz wyluzować? Zamierzałeś wparować tu i z marszu mnie zabić? Widzisz? Co to dla ciebie za mało? Spływaj stąd! Daję w kość, wiem. Jest wnikliwy, ale czasami zapominam myśleć. Wiesz? Hej, robota na mnie czeka. To jak twój ojciec zareagował na wieść o tym, że przyjąłeś moje zaproszenie? Lepiej nie rozmawiajmy o moim ojcu. Aż tak? Nie, żebym się dziwił. Moja była żona i niezadowolony pracownik raczej nie przekazali mu obiektywnej prawdy. Ale ty jesteś ciekawy, otwarty. To się liczy. Christ, Mist, nie przeszkadzajcie sobie. Mnie tu nie ma. Jeśli mogę być z tobą szczery, Loki, masz szczęście, że nie wycofałem propozycji, kiedy uwolniłeś Tyra. Ale jego towarzystwo to wystarczająca kara, czyż nie? Mimir przynajmniej nie stracił poczucia humoru. Ale wiesz, to wszystko już przeszłość. Wolę patrzeć w przyszłość. Ej, ej, ej! Macie ich szkolić, a nie skracać o głowy. Celujcie poniżej karku, dobra? Tak się zabawiacie, kiedy mnie tu nie ma? Wszechojcze. Królowo Gna. Możesz pobłogosławić Einherjarów. Od tego tu jestem, prawda? Walkirie mają nową królową. Ci Einherjerzy to świetni żołnierze, ale wychodzą z Walhali jacyś tacy splątani. Staram się im pomóc. Przypomnieć, kim byli za życia. To istotne. Nie sądzisz? Poczucie tożsamości nadaje wszystkiemu sens. Mun Finafn Hrodgar. Mun Finafn Gor. Mun Finafn Jana. Dobra, do dzieła. A, księgi. Dobrze. Co dla niego? Lubisz czytać, jak nie mam. To tylko kilka pozycji z mojego własnego zbioru. Dzięki. Jorgen, mam nadzieję, że nie użyłeś grzybów. Słuchaj, doceniam propozycję,
ale nie jestem pewny, czego ode mnie oczekujesz. Na razie tylko sobie zwiedzasz, Loki. Wszystko po kolei. Spokojnie, Karl. Ale z całym szacunkiem, musisz coś wiedzieć. Przyszedłem się uczyć, nie służyć. Wcale nie potrzebuję więcej służby. Szukam kogoś ambitnego, ciekawego świata, kto przejmie inicjatywę. Dobrze wygląda. To potrawka. Czemu ja? Bo jestem półgigantem? No i co? Thor też. Erland, nie zasypiaj, dobrze? Dobrze, ale... Słuchaj, nie nakręcaj się. Mam pewien projekt, który może cię zainteresować. To szansa na zdobycie wiedzy. Dla nas obu. Co z moją rodziną, przyjaciółmi? Muszę wiedzieć, że nikt nie ucierpi. Dlaczego mieliby ucierpieć? Przecież od samego początku proszę o rozejm. Nie pamiętasz? Słuchaj, teraz jesteś tu, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Twój pokój jest blisko. Mój pokój? Tak, o tutaj. Możesz do niego przychodzić, brać co chcesz i rozglądać się do woli. Nie jesteś moim więźniem. A co najważniejsze, ja nie jestem twoim ojcem. Wszechojcze, mamy pewien problem. Sif! Nie przywitałaś się z nowym gościem. Oto nasz Loki. To on? Tutaj? W naszym domu. Cudownie. Moja dyplomatka. W Nowym Midgardzie wszystko gra? Uchodźcom nic nie jest. Problem dotyczy krasnoludów. Wrócił sam wiesz kto. Jak zwykle coś. Odłóż te książki, przed nami kolejny przystanek. Jasne. Lecimy na kolejną miejscówkę. No dobra, przybyłem. Gdzie on jest? On, tam przychodzi. Panie. Szefie, szmat czasu. Jaki mamy problem? Żaden, jeśli chcesz zbudować nieprzewidywalny chłam. Zatwierdziłem te schematy osobiście i to już dość dawno temu. Szczerze mówiąc, lubisz być wrzodem na dupie, tak dla zasady. Kim jest dzieciak? Szkolisz złodziei? Wiesz co, Durlinie? Cuchniesz tanim miodem i jak na razie jest to najmniejsza z twoich wad. A teraz słuchajcie. To mówię ja, wasza cała gospodarka. Wiedzcie, że darzę was zaufaniem. Wierzę, że dostarczycie te maszyny zgodnie z harmonogramem, kosztorysem i oczywiście przepisami BHP. Krasnoludy jak dotąd mnie nie zawiodły. I nigdy nie zawiodą. Jasne? Dobrze. No i lecimy dalej. Dobrze, synu. Dam ci trochę odetchnąć. Kiedy będziesz gotów na poszukiwanie odpowiedzi, zajrzyj do mojego gabinetu. A, i przebierz się, jeśli chcesz. No i dobra, zostaliśmy w pokoju. W tym pokoju mamy szafę, tudzież magazynek. Otwieramy. I zgarniamy wszystko, co tutaj mamy. Górski korzeń. Pięknie. Bierzemy. Zawsze to mniej błota. Pięknie. Wjeżdżają nam kwanty. To się przyda. Coś jeszcze? To by było chyba na tyle. Nic więcej nie możemy zabrać. Skoro jesteśmy w Asgardzie, to założymy sobie... Założymy sobie oczywiście strój asów. Wychodzimy z pokoju. Obiegniemy sobie jeszcze. Cześć, Ruda. Wow! Loki, tak? Muszę przyznać, że doceniam tę ironię losu. To jego pokój, wiesz? Jego? Mojego brata. Brata? Modiego. A! Tego brata. Serio? Nie miałem pojęcia. Aha.
teraz jest twój. Miłego. Trittar Zadir. Spokojnie. Dość nisko ustawił poprzeczkę. Lepiej nam bez niego, Loki. Wierz mi. Chodź ze mną. Nie zapomnij miecza. Ktoś to posprząta. No młody, siłą to ty nie grzeszysz. Ale dobra, idziemy za nową dupeczką. No więc, co to za miecz? Nowy, jedyny taki. Ojciec dał mi go do treningu Walkirii. Zostaniesz Walkirią? Masz chwilę? Opowiem ci. Akurat szłam do wielkiej sali. Ale jeśli musisz pracować, do gabinetu dziadka zejdziesz po tych schodach. Dobra, bujniemy się górą, niech ona poopowiada. Jak się zostaje Walkirią? No więc najpierw ostro się trenuje, potem się czeka, aż dziadek to zauważy, a potem się liczy, że on i tata przekonają mamę. Wiesz, razem z ojcem spotkaliśmy wiele Walkirii. Co? Jak to? Gdzie? Obiecaj, że mi opowiesz. Obiecuję. Matko, poznałaś Lokiego? Jeszcze ciebie w to wciągnął? Wciągnął w co? Staram się być miła, to nie właśnie dyplomacja? Rozumiesz, kto to jest, prawda? Co zrobił jego ojciec? Dlaczego on go tu chce? Mamo, daj spokój, robisz mi wstyd. Wrócimy do tego później. Tak, stara, robisz siupę. Robisz siupę, nie da się tego ukryć. Idziemy dalej. Nie, na pewno zrobiłem coś nie tak. Przepraszam za nią. Ech, te mamy. To chcesz się jeszcze porozglądać, czy musisz podbijemy się zabierać do pracy? Jeszcze nie do Heimdala? Nie wciągajcie te wasze żałosne próby zaimponowania sobie nawzajem. Co? Daj spokój. Nie wystarczy ci już Heimdala na dziś. Chodź. I w ten oto sposób zwiedziliśmy całą salę. Cokolwiek dziadek każe ci robić, pamiętaj. To twoja szansa, by się wykazać. Niektórzy z nas marzą tylko o tym. A, tak. Spróbuję zrobić coś dobrego. I lecimy do Odyna. Otwieramy furtkę. To na razie. Wchodzimy do środka. Tak, rozumiem. Tak. Widzisz, jak kiwam głową? Przecież mówię, że rozumiem. Aha. Tak? Tak, dobrze. Widzisz, nie dajesz mi dojść do słowa. Nie, Huginie. Nie mam brudnych uszu. Musisz przestać krakać i wysłuchać mnie, bo wiesz, że i tak to powiem. Jest Ingrid. Ja tylko... Pięknie. Patrzyłem. Na tę starość? Mam ją odkąd... Nie pamiętam. Masz jakieś imię? Ingrid. Serio? A co tam? Bierz, skoro ci się podoba. Poważnie? Niech to będzie twoja premia. Dziękuję, jest świetny. A mówią, że jestem taki zły. Przejdźmy się. Nie ma za co. Wszyscy mnie źle zrozumieli. Myślisz, że pragnę wojny? Albo władzy, bogactwa? Nie. Nigdy w życiu. Wiesz, co mną kieruje? Czego naprawdę chcę? Odpowiedzi. Tak samo jak ty. Widzisz, śmiertelni mają łatwiej. Gdy zastanawiają się nad sensem życia, zwracają się do nas, byśmy im go znaleźli. Jak trwoga, to do Boga. Obaj wiemy, że to ściema. A jeśli my mamy pytania,
po co tu jesteśmy? Żeby nadawać sens ich życiu, nie wiedząc, dlaczego istniejemy? Nie! Stać nas na więcej. I znalazłem na to dowód. Co to jest? Moja motywacja. Czujesz to, co? To jakby... wiedza. Prawda. Cała prawda. I odpowiedzi. Możemy odkryć, co tu robimy, jak zmienić nasze losy, jak powstrzymać Ragnarok, a nawet ocalić naszych bliskich. Jak? Trafiłem na to w młodości. Przez wiele lat prowadziłem badania i sprawdzałem każdy możliwy trop. Aż w końcu znalazłem, czego szukałem. Widzisz, ta sama mistyczna energia. Otworzyło się. Nie możemy tam zajrzeć? Raczej bym nie radził. Po co nam ta maska? Umiesz odczytać te napisy? Nie pochodzą z tych światów. Spalone... Obsidiani spita. Ze spalonej ziemi, obsydianowej iskry i pola nigdy niestoczonych bitew. Jesteś pewny? Jeśli tak, to wiem, co to oznacza. Co takiego? Jeśli mi pomożesz, sam zobaczysz. Nie musisz zabijać. Nie musisz zdradzać ojca. Ani siebie. Zgódź się! Wiem, że czułeś to, co ja. Odpowiedzi czekają, trzeba je wyrwać. W końcu przetłumaczyłeś to bez najmniejszego trudu. Jeśli się zgodzę, co dalej? Thor! Chodź tutaj! Przechodźcie. Nie rób tak! Trzeba pójść tym tropem. Zabierz to i tego przyczajonego Tura. I spróbuj coś znaleźć. Niczego nie obiecuję. Nonsens. Powodzenia. A ty? Nie wyżywaj się na nim, jasne? Muspelheim? Tu jest reszta maski? Tu nas przysłał Wszechojciec. Jak myślisz? Tylko weź to i zrób, co masz zrobić. Tak więc wylądowaliśmy w Muspelheimie z Thorem. Czyli gdzie my idziemy? Skąd wam kurwa wiedzieć? Wszechojciec uważa, że wiesz, co robić. Więc zrób to. Tak więc wylądowaliśmy w Muspelheimie z Thorem. Będziemy szukać drugiego kawałka maski i automatycznie aktywował się quest Prosto w ogień. I moi drodzy, ten quest będziemy ogarniać już w następnym odcinku. Wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!